Cześć, witam wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym odcinku odpowiem na jeden komentarz i pokażę Wam, co nowego u mnie w akwarystyce. A z nowości zaopatrzyłem się w takie kotniki razem z kolcami. Mam dużo takich zwykłych plastikowych kotników, które są na przystawki, ale z racji tego, że są one dosyć leciwe, te przystawki już nie działają tak jak powinny. No i ostatnio się zdenerwowałem, bo taki kotnik mi się odkleił. Tu są ochwyty, więc nie ma takiej opcji, żeby coś takiego miało miejsce. Ja rzadko kiedy odławiam swoje samice do takich właśnie urządzeń, ale jak już się na coś takiego zdecyduję, to raczej chciałbym, żeby to wszystko przebiegło tak jak trzeba. A ostatnim razem, no niestety, nie przebiegło tak jak trzeba. Kotnik pod moją nieobecność odkleił się, z czego połowa rybek się wydostała. Pewnie jakaś tam część została zjedzona, a druga połowa wraz z samicą przesiedziała sobie w tym kotniku. Także tutaj już takiej opcji nie ma. Jedyną opcją, ale będzie ona do zniwelowania, to trzeba będzie pomyśleć o jakiejś przykrywce, bo jak wiadomo, ryba lubi sobie skoczyć. Tutaj jak widzicie, idealnie mi się to wkomponowało. Zaopatrzyłem się w dwa takie urządzenia. Także teraz myślę, że jeżeli sobie już coś odłowię, to i małe będą bezpieczne i ja będę spokojniejszy. Widać elegancko, nic tutaj nie ma prawa stąd uciec. Fajne rozwiązanie. Myślę, że wiele z Was posiada coś takiego. Ja już dawno, dawno się przymierzałem, ale jak to zwykle. A, mam kotniki, bo po co mi następne? No i właśnie teraz się trochę przelała czara goryczy po tym odklejeniu, bo straciłem połowę na rybku, także musiałem coś z tym zrobić. No i wymyśliłem sobie właśnie coś takiego i myślę, że powinienem być z tego zadowolony. Wracając do głównego tematu, dostałem takie zapytanie w komentarzu, że ciekawe, jak ja udowodnię, że moje ryby mają się lepiej i od kiedy zacząłem stosować ten pyłek. Tak jak mówiłem, ten pyłek raczej będzie bardziej widać po roślinach, no i moje przypuszczenia okazały się słuszne. Za chwilę pokażę Wam, o co mi chodzi i jak ja to zauważyłem już po tygodniu stosowania. A co chodzi o ryby, no to jeżeli ja je obserwuję na co dzień, no to bardziej widzę, że są bardziej takie żwawe. Moim zdaniem mają większy apetyt, więc widzę, że ruszyło to pozytywnie. Także myślę, że dalej będę sobie to stosował. A co chodzi o roślinę, i tu będzie najłatwiej Wam to jakoś zobrazować, to za chwilę pokażę Wam na przykładzie, o co mi chodzi. Fajnie i niefajnie się stało, że mojego Anubiasa po jakimś tam czasie już coś tutaj zaczęło dopadać. On jest tutaj od samego początku, czyli bodajże 6 lat albo dłużej. To akwarium nigdy nie było jeszcze restartowane, odkąd je postawiłem. No i przyszła na niego już chyba ostatnia godzina i miałem się go pozbywać, bo zauważyłem, że te liście, no, wyglądają, jakby tu jakaś epidemia na nim przeszła. Nie wiem, czemu tak się stało, z dnia na dzień mu się pogorszyło. No ale nieważne, reszta roślin ok. Myślałem, żeby go wywalić, ale jeszcze dałem mu szansę, bo jest dosyć gęsty i mają się gdzie chować w nim te wszystkie małe rybki, krewetki i tak dalej. No i co? Po tygodniu czasu, odkąd zacząłem stosować właśnie ten pyłek, Anubias odżywa. Te wszystkie tutaj liście, w zasadzie, które widzicie, te zielone, są nowe. Z dnia na dzień jest tego coraz więcej. Ryby tutaj razem ze ślimakami obgryzają sobie te obumarłe listki i jest tego coraz mniej, także Anubias moim zdaniem właśnie dzięki temu pyłkowi nabrał drugiego życia. To samo tutaj patrzę na moje kryptokoryny, też kolory, wydaje mi się, że po tygodniu, no, dużo się zmieniło, jest ta zieleń taka bardziej żywa, jakichś tam glonów nie widzę. A co chodzi o ryby, co ja tutaj mogę powiedzieć? No, kolory te same, widzieliście je tydzień temu, widzicie je teraz. Jedyne, co mogę zaobserwować, to wydaje mi się, że mają jeszcze większy apetyt niż do tej pory, bo co nie wrzucę, to po prostu rzucają się na to tak, jakby, nie wiem, nie dostawały minimum za dwa dni jedzenia. Woda, nic w zasadzie się tutaj nie zmienia, jak była czysta, tak czysta jest. Na razie żadnych efektów ubocznych. No i tak jak mówiłem na poprzednim filmie, jeżeli coś tutaj będzie miało działać, to raczej będzie to widać na roślinach. No i teraz macie tego tutaj przykład. W zasadzie z rośliny, która już była na wykończeniu, zaczęło się właśnie jej drugie, nowe życie. Także myślę, że jest jeden pozytyw, który ja zaobserwowałem. Mianowicie
chyba przestanę sobie stosować innych nawozów. Znaczy do tej pory stosowałem tylko plantamin, ale jeżeli ten pyłek tak daje radę, bo teraz już od jakiegoś czasu tego plantaminu nie podaję, to raz, że będzie i taniej, a dwa, że i zdrowiej, bo to sama natura. Także jak widzicie, gdzieś te wszystkie witaminy musiały zostać wchłonięte. Podejrzewam, że i ryby też mają w sobie tego więcej, ale przecież nie zapytam się ryby, czy się lepiej czuje, tak? A gołym okiem widać właśnie po tej roślince, że no coś tam jednak tym roślinom ten pyłek pomaga. Także wydaje mi się, że jest to temat warty uwagi. No mówię, ten Anubias wygląda, jakby tu jakiś kataklizm na niego spłynął. Też wydaje mi się, że sobie go dorobiłem tym, że sypnąłem po prostu sól, nie rozpuszczałem jej, tak jak to robiłem do tej pory, tylko gdzieś tam kiedyś widziałem na jakimś filmie, że ktoś tam po prostu bierze łyżkę, sypie i niech się dzieje wola nieba. No ja też tak zrobiłem i to był raczej błąd, bo właśnie to, co się na nim wytworzyło, to raczej jest efekt tej soli. Ale no nic, jak widzicie, powoli, powoli się odradza. Doszło mi tutaj jeszcze chyba z 3 nowe mieczyki. Za chwilę Wam pokażę je w worku. No i tutaj, tak jak Wam pokazuję, szyba czysta, nic tam za bardzo nie pyli. Tak jak pyliło do tej pory, tak pyli teraz. Pistie, jak pistie, ale rzęsa strasznie wyszczeliła, czyli na pewno te wszystkie związki są pobierane. No i kolory, jak widzicie, sami. Tutaj nic nie można ściemnić, wszystko elegancko się poprawiło. I tak jak Wam mówiłem, ryby właśnie w porozumieniu ze ślimakami robią porządek właśnie z tą obumarłą materią, dzięki czemu liście następne mają miejsce, żeby się tutaj odradzać. No i co? W tym odcinku to by było na tyle. Myślę, że chyba w dosyć fajny sposób udało mi się pokazać, że jednak to działa. Nie ma się czego bać. Ja na początku też tak trochę się bałem, że może nie, może coś. No ale co zrobiłem, tak jak widziałem. I chyba wypadałoby podziękować koledze za polecenie właśnie tego, bo widzę, że to działa. Także dzięki. Oglądajcie wszystkie filmy. Zawsze można sobie wyłapać jakąś ciekawostkę. No i przy okazji albo coś sobie poprawić, albo coś sobie pogorszyć. Tak jak ja sobie zrobiłem z tą solą, że sypnąłem nie rozpuszczoną w wodzie, tylko po prostu tak o. No i niestety Anubias niby odporna roślina, ale nie, koniecznie musiał coś takiego wytrzymać. No i co? 4 zbiorniki. W każdym, w tym naczynku jest woda z każdego jednego zbiornika. Pyłek już wymieszany, trochę się moczy. Także będzie podawany co podmianę, czyli raz na tydzień do każdego jednego mojego zbiornika. Bo jeżeli widzę, że ma to jakiś sens, to czemu właśnie z tego nie korzystać, skoro można sobie coś tam właśnie w tych zbiornikach poprawić. Także myślę, że na to pytanie odpowiedziałem dość szczegółowo. Pokazałem, jak to wygląda, co się dzieje. Wiadomo, krótki okres czasu, ale już widać zmiany po tak krótkim okresie czasu jak tydzień. Więc jeżeli jeszcze macie jakieś pytania odnośnie właśnie tego pyłku, bądź jakieś inne pytania, no to od tego macie komentarze, żeby te pytania zadawać. I teraz to by było na tyle. Trzymajcie się, do następnego. Hej!